sztuka wszędzie. Proszę Państwa, tutaj mijamy żelazną, szeroką, wielką ulicę żelazną, która dorobiła się, proszę Państwa, na zbieraniu pieniędzy, biletów. Jak ktoś jedzie bez biletu, to musi się liczyć z tym, że potem go będą ścigać aż do końca życia. Także tutaj na Ochocie, przy placu Starynkiewicza, mamy szeroką ulicę, wielką ulicę żelazną. No bo w Anglii, Ameryce, Białystok to nie ma takiej ulicy żelaznej, wielkiej. Tam nikt nie zbiera pieniędzy, nie żebrze za bilety. No, tam kiedyś byłam w Anglii, Ameryce, Białystok, te 2-3 lata nie było kontroli w ogóle. A tutaj, proszę Państwa, ta sekunda, to jakieś typy spadają i sprawdzają bilety. Raz Chińczykom to nie przepuścili i 3 osoby chińskie musiały wyjść z tych rechodówkach z katolickiej Polsce, a wyjść do Empiku, tam gdzie kiedyś wysiadła żebraczka nasza gruba polska, warszawska, która przepędza szlachcianki. Nasze warszawskie, bo one myślą, że czy się stoi, czy się leży, to jeszcze z czasów Breżniewa, Stalina, Gierka i Lenina, że jeszcze im się należy. No wiecie, już teraz się nie należy. Także tutaj będziemy skręcać w kierunku lotniska o pędzie Chopina, aby jechać, proszę Państwa, przez plac Zawiszy. Także jeszcze macie troszeczkę tego tramwaju, takie coś żółte, sztuka wszędzie, żółte, co nas tu mija, minęło, to tamto. A ten tramwaj, on skręca, gdzieś tam będzie jechał, proszę Państwa, w ulicę Towa Roku. No i tutaj już jak jedziemy na to lotnisko o kręcie Chopina, proszę Państwa, w Warszawie mamy co? Mamy hotel sobieski. Tutaj kiedyś była moja bursa szkolnictwa zawodowego, gdzie jest Raszyńska. Jeden, Tarczyńska, jeden raczej, tak? No i zapraszamy. Spokojnie. Zawadowego. Proszę Państwa, jedziemy w kierunku lotniska Okręcie Chopina w Warszawie. Jesteśmy cały czas w katolickiej Polsce, na Mazowszu, na Wisłowu. Systemie wyznawców papieża, katolików, drugiej kategorii, katolików, drugiej klasy, jak to o Was mistrz powiedział, dyrektor gazety wyborczej, ten to 18. Gdzie mieści się tutaj to Stołeczne Radio. A nasze radio, proszę Państwa, Tok FM Euro Concita Extra jest obrotowe, latające, jest trzędobylskie. Wszędzie jesteśmy. Także ciężko nas, proszę Państwa, znaleźć. Ciężko nas złapać, no ale przecież nawet zostawiałam 4 telefony komórkowe, kto dzwoni, kto dzwoni. 4 adresy e-mailowe. 2 małpa wisielandia.pl elkopart2000@gmail.com elkapierdzielka@gmail.com elkapierdzielka@windowsliwe.com Serdecznie Państwa zapraszam. No i tutaj już będziemy mijać, jadąc Raszyńską, będziemy mijać, proszę Państwa, pomnik lotnika. Dlaczego my tutaj pewne fakty, pewne rzeczy powtarzamy w naszych wypowiedziach? Deuteronomium. Deuteronomium to jest, proszę Państwa, 5. księga Mojżeszowa, czy inaczej, jest to, że jest to księga powtórzeń. To znaczy, że mówimy prawdę, że mówimy szczerze, że mówimy od siebie i nie chcemy, broń Boże, nikogo oceniać, nic, nikogo krytykować, tylko po prostu, ponieważ nasze radio jest edukacyjne, no to, że zawsze coś z czegoś wynika. Zapraszamy Państwa na lotnisko Okęcie Chopina w Warszawie. Seria na lotnisko Okęcie Chopina przez pomnik lotników tu po tej stronie, gdzie stoi mieście, że Państwa siła terska schowała się, jak widzimy, że Państwa odrzucili centralnego, Warszawa Centralna, Rzeprze, Warszawa Centralna, Rzeprze. Nawet ten taki zuprzeszczki Maciej kilka razy u mnie żebrał, będąc jeszcze w tym żańcie na woli. A to tu
a zatem słyszałem się pani, że jedziemy przez pomnik lotnika na lotnisko.